właśnie, Edwin, jeszcze raz zobaczę, że wchodzisz wysokolevelowym hero. Jakby to coś zmieniało. O kurde, przez przypadek bym zrobił bohatera Mrocznego Krasnala. To by było śmieszne. Uuu, to by było potężne. Inżynier. No, inżynier chyba niestety zabroniony, ale w sumie moździerze będą zajebiste. Bo oni nie mają czym tego bić. Graliśmy tak kiedyś FFA z Pawciem. Ja grałem inżyniera i stawiał te wieżyczy, w sensie te, jak to się nazywa, palisady. Jeszcze speli miał glinianych golemów i jeszcze wieże tam za tym budowku. Ja pierdolę. Ja kiedyś grałem FFA też z inżynierem na łysego, ale my graliśmy wszystko dozwolone. Jeszcze grałem z iluzją i od razu w ogóle wiedziałem, że nie wyjdę z bazy. On grał wysokimi elfami. No i powiem tak, miał 250 limitów w smokach, bo nawet sobie usunął ogniki i nawet do wież nie doszedł. Bo miałem iluzję plus inżynierami leczyłem właśnie moździerze na inżynierze. Było spoko. Dobra, jakiego ja hero zrobiłem? 16 chyba w meta, z tego co pamiętam. 10 złoto. Lecimy! Hola compañeros. Tak jest. Z tej strony odcinek 6. Jak to 6? Ze mną Edwin 7 i Kruk 8. Nie, jestem pierwszy Edwin, nie znam żadnego innego. Nie, panie, nie! Spójrzcie na moje dzieło. Jestem panem Burżwa za dużo szkieletów zespołcił. Szkielety? O kurde. Jakieś taktiksy widzę. Czasami można, ale... Ja bym tam wolał dwóch pracowników. Ja też. O. Ale miski poszedł. A. Widzę, że nawet więcej niż jeden. Lecimy z golemasami. Przynoszę władzę. Ciekawe, jakie questy z mauzoleum. O, Artur już przyszedł po questa. Przynoszę wiedzę. O nie, questy są wyłączone. Lękajcie się mnie, uciekajcie stąd. Lękajcie się mnie, uciekajcie stąd. Dlaczego wyłączyli questy? Żebyś nie wziął. Ale ja nie wiem, jakie są questy mauzoleum. Poza tym, że na zagadki znam odpowiedzi wszystkie. Panie, daj odpocząć. Spójrzcie na moje dzieło. No dobra, przyjmę. Co wiem, zaraz minusy i mroczne elfy. To w sumie daje 400 krychy. Czy jakieś tarany się przydadzą? Ej, w sumie taranami w Artura. To będzie spoko. Taranami go? Dokładnie. Rozrobię tak z 5 taranów i pójdę środkiem. Czyli będzie musiała być jakaś presja na dole pewnie, żeby to miało sens. Masz nowe jednostki do dyspozycji. Nie bij mnie, panie. Panie, daj odpocząć. Życzenia. Wedle życzenia. Panie, zbadania zakończone. What the fuck? Nie, panie, nie. Wedle życzenia. No, szpikinierami przyszedł. Nie ma w ogóle łysego u góry. Co on ma do góry robić?
Nawet Hero nie poszedł. Masz nowe jednostki do dyspozycji. A czym grały se? Uciekajcie stąd. Krasnalem. Badania zakończone. Proch się obróci żadnego bólu. Panie, żadnych wspomnień. Daj odpocząć. Żadnych wspomnień. Dobra, idziesz pierwszy żelazny na dół. Ja się kurde boję łuków, bo żelazne ogólnie na łuki to są takie... Nawet no, nie... Mogłyby być lepsze. No są niezbyt. No ale najebał tych pikinierów, dobra. Kamienia 60? Nie mam niestety kamienia, sam bym przyjął. Twoje budowle zostały zaatakowane. Wyczuwam krew. Przybyliśmy, by walczyć. Służę tylko tobie. Lubi mnie, panie. Tak, panie. Tak, panie. Wedle życzenia. Służę tylko tobie, mój panie. Uciekajcie stąd. Masz nową budowę do dyspozycji. Panie? Nie widzę, panie. Przynoszę władzę. Wyczuwam krew. Służę tylko tobie, mój panie. Co? Zaliście na moje dzieje. Mamy górę? Mamy, ale już kusza robi. To ja pojadę taranami od góry. Dużo ma bardzo na górze. Spoko. Bardzo dużo? Nie, dobra, czyli od dołu pojadę. Dałoby radę zniszczyć mu kryształ? No, on tam trochę potracił. Z twoimi jednostkami to tam powinno być luz. Nie, bo ja chcę, żeby on wizji po prostu nie miał. To jest metalu dość... Macie? Nie mam. Ja jeszcze raz? Metal? Na berka metal. Krasnalu. Mogę ci dać. Dobra, ja się cofnę jednostkami, bo ty więcej zadasz. Idzie. Idzie? To źle. W te łuki. Szkiele na łuki. Panie, daj odpocząć. Nie, panie, nie! Panie? Służę tak, tylko panie, tobie, mój panie. Kurde, nie dało rady. Nie, panie, nie! No, Imperium tam schodzi od razu. No ja chcę tylko tymi taranami. Dobra, to moment, to zostawię tu wszystko. A taranami jednak pójdę tu. Dobra, obali i podchodzi na dole. Ja jednak na razie zmiana planów, idę na górę. Dobra, ale trać bez sensu te łuki. Tak myślę. Badania zakończone. Dobra, sporo hero. A to jest mój hero, to jest? Dlaczego on nie poszedł do góry, ja pierdolę. Zniszczył. Wyślę ci żelazne na górę. Dobra, ja muszę się zacząć potężnie rozbudowywać. Więcej balist. Góra jest tak sobie. Uważaj, tracisz tarana na górze.
Ta rana to mi zostaw. Badania zakończone. Dobra, masz tam szkiele? Dawaj w to. Albo czekaj, ja będę go snajpił tym. Balistam strzelaj po prostu w niego. Taki jest plan. Krychy na szamanów już mogę przyjmować. Nie mam. Ja jeszcze nie mogę dawać. Znaczy dobra, 500 ci dam. Wchodzimy w tą górę? Możemy, tylko poczekaj, ja w tym czasie wejdę taranami od środka. Pochnij balistę u górę. Mogę dawać metalu i złota. O, metalu chętnie. Metalu ja też przyjmę. Po 500 dałem. Uciekajcie stąd. Nie, tu małuki. Wedle życzenia. Badania zakończone. Służę tylko tobie, mój panie. Krychy macie 100? Nie. Tylko 100? Spójrzcie na moje dzieło. Daj da 100. Chciałbym mieć. Może uzbieram. Masz 100. Powoli mi się zaczyna generować. Dobra, Imperium jest sporo na górze. Potrzebuję więcej mocy. Dobra, te 5 się robi. Na dole już mam też sporo tych balist, jak dojadą. A u góry jakieś maszyny? Wolałbym nie. Bohaterem jest u góry. W którym miejscu? Dobra. Buffa bym kliknął. Oho. Okay. Zabiłem mu zabójstwem z gnola i przez posągi nawet szedłem, żeby zaryzykować. Wróg został pokonany. Co? No i Marno, właśnie, chyba kurwy. Ja pierdolę. Daj odpocząć. Dlaczego Artur wyszedł, kurwa? No co? Ja pierdolę. Badania zakończone. Dobra, dawaj w niego, dawaj te. Dawaj, wyjebiemy go. Pokaż mi panie. Twoje oddziały zostały zaatakowane. W sumie na krasnala są tarany zajebiste. Ja zamiast balist bym tarany robił. Tak? Tarany są dobre? No tarany są dobre, bo mają odporność na piercing. A co na to krasnal ma? Tak, pytam. Mają dużo HP. Znaczy tylko po to, żeby tankować, nie? Do niczego więcej. No kurwa, ale żenujące to było. Nie wiem, dlaczego Artur wyszedł, bo... Ale to było zabójstwo z gnola, a nie z tego. Tak, normalne zabójstwo. Cały stack gnoli, bo musiałem przez posągi biec, bo tam jednostki nie stały. Mówię, normalne strata hero w tym. Totalnie trochę nie rozumiem. Trochę późny etap, żeby wychodzić hero. No, późny etap, żeby wychodzić z gry, no kurwa. Nie czaję bazy. Co, został połysy u góry? Pewnie tak. Nie, tu balisty w coś strzelają. Ale nie, no Mroczny chyba wyszedł. No, wyszedł. Czy balisty? Został u góry zabudowany moździerzami.
No ale to balisty jakieś zdolnione. Jak puszczam na imówie, to strzelają w neutralne budynki. Dobra. Dojeżdżamy go. Ogólnie gierka jeszcze byłaby ciekawa, bo Cinek jednak nie miałeś tej góry. Miałem. No nie, no widzę, że... i stracił hero te 4 u góry, a tak to miałem. Czyli miałeś. Miałem, tak. I zajebiście. No to co, idziemy górą. Idziemy górą. Z tej strony, czy idziemy przez środek? Z obydwu chyba, nie? Okej. W sensie... Zmarkuję to wszystko. O, czekaj. Szkiele dawaj do przodu. One się od moździerzy wywalą. Nie no, no moździerze są tam dalej dopiero. Szkoda, że golemów nie można podpalić. Gorzej, że te moje maszyny, zanim tu się ogarną, to... Ale czemu Artur wyszedł? To łyżkę powinien wyjść. Nie wiem, nie wiem. Może się może kłócili, może już się wcześniej. Może Artur liczył, że wygrają. Nie no, o co mieli się kłócić? Jeszcze nawet presja nie zaczęła... Nie została nałożona, nawet nie ten. Ja dopiero się rozkręcałem. Dopiero brązowe golemy, mitril, tego typu sprawy. Wygracie Nexta czy nie? No gramy, ale czemu ty wyszłeś? No co to ma być? Zrobiliście herosa krasnoludzkie. No dobra, no ale kurwa, w której minucie? To chodźcie losować rasę, stronę i rasy. No ja podziękuję, dzięki za gierki. No. I jelo. Siema. Zwyciężyłeś. No to pogramy. No fakt, że jednak tutaj wygraliśmy, no ale... Ale taka wygrana to nie jak wygrana. Hurra, zabiłem 78 jednostek. Czym Artur grał? Imperium. Artur zabił 7 jednostek. Artur miał surki mniejsze ode mnie z dochodami, handlem jak? Chodź tam do nich.